Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj jesteśmy w sklepie Horse and Pony i właśnie kupiłyśmy Marsowi taką babeczkę, taką babeczkę. O. Nasza babeczka. Piękna. Mars na pewno zje w 3 sekundy. I przy okazji jeszcze z kantarków z futerkiem planuję Marsowi kupić. Takie już się rozmyśliłam, więc pomyślałam, że taki mu kupię, ale to jeszcze nie dzisiaj i jeszcze jakieś suplementy. O, i takie suplementy są. Bardzo dobre. I jeszcze z Efaxa i z Efola są. I coś mu z Efola następnym razem kupię. Mój dzisiejszy outfit to są te bryczesy malinowe. Skąd one są? Z Decathlonu. Gumiaki z Grenę. Bluza od mojej babci. I ojeny, taka bluza z napisem You. Konie wiozą. Mam dzisiaj bata. Wzięłam sobie takiego. To znaczy mam tylko jednego bata, ale pokazuję wam, że on jest też z Horse and Pony. Audycja zawiera lokowanie produktu. Rękawiczki też są oczywiście z Decathlonu. No i kask jest... Kask jest skąd? Z USG, sorry. Tutaj nawet widnieje napis USG. W Chibo kupiliśmy ten kask przez internet. Ma takie oddychające dziurki. Już rozpoczynają się tereny, które zaprowadzą nas do Trójki. Czyli tam, gdzie jest ta stadnina, w której ja jeżdżę. Wjeżdżamy. O! Przez taki tunel koło lasu i jesteśmy już w Trójce. Mamo, możesz podgłosić? Dziękuję. Z daleka widać konie, które galopują. No, tutaj to jeszcze nie widać, bym musiała powiększyć. Ja mogę przyjrzeć. Maja, ściągnij sobie to coś i będziesz jak konie tu galopują. O, dobra, mam to. Mars jest osiodłany. O. Wiadomo. O, dziewczyna ma bluzę z Horse and Pony, widziałam granatową. Dobra. No i pięknie galopują. I marszik jest. Niedługo są zawody w Trójce. Więc możecie przyjechać, a ja nagram z tego odcinek. Patrzcie, jak Marcin galopuje. On galopuje trochę twardo i dlatego dobrze nie można usiąść w siodle. Ale za to ten galop jest naprawdę piękny. No, Maja, o co to się dzieje? Dobra. Marcin galopuje, a tutaj koparki utwardzają padok, tak aby był... Wiecie, utwardzony, żeby łatwiej było galopować, żeby już tych dołów nie było. I oni wyrównują go. A więc tak, ja wam w ogóle opowiem, jak to się stało, że ja jeżdżę. Chodzi o to, że kiedyś z mamą oglądałam Dzień Dobry TVN, czy już teraz nie pamiętam, co to było. I tam patrzę, jak ja patrzyłam i widzę, że jakaś dziewczyna galopuje i nagrywają akurat jakieś zawody. Chyba to były WKKW i był akurat Dzień Skoków. I wtedy ja zapragnęłam też tak jeździć. I to była chyba Maja Marchwicka, ale nie pamiętam już. I była taka dziewczyna na szarym koniu i ona przeskoczyła i ja po tym skoku zapragnęłam jeździć. I po prostu powiedziałam, mama, ja chcę... do stadniny, ja chcę jeździć konno. I wtedy mama powiedziała, że dobrze się składa, bo zna takiego pana Piechockiego i on ma też swoją stajnię i tam właśnie pojechałyśmy. Ale się okazało, że
No po prostu zmieniłam stajnię, dlatego że on nie przygotowuje w kierunku skoków, tylko tak bardziej rekreacyjnie, dlatego przepisałam się do trójki. Ale no ukorzeniłam się w siodle u piechockiego pana. I ogólnie to tam były trzy konie, Galia, Panama i Czarek. I na Czarku jeździłam, ale wcześniej na kucu Barbie. A tutaj zawsze jeżdżę na Marsie, to znaczy nie zawsze, ale najczęściej. I właśnie w każdym razie bardzo lubię jeździć tutaj konno. Cięcie. O, Marsik już przestał galopować, chyba się zmęczył. Albo już jeździec stwierdził, że już nie chce galopować. To Marsik i Majeczka na Marsiku. Dzisiaj niestety musiała wsiadać na konia z ziemi. A że jest nieco niska. To jesteśmy. Tutaj się przeniesiemy, Weronika też, jak i zaraz dalej Czy możemy sobie iść tam?